Cześć, witam serdecznie w 162 odcinku mojej serii, gdzie przedstawię zespół i ich debiutancki album, bardzo pożądany. Kłania się po raz kolejny polska poezja śpiewana, tym razem do tekstów Edwarda Stachury. A bohaterami tego odcinka jest grupa Stare Dobre Małżeństwo, czyli SDM i ich debiutancki album Dla Wszystkich Starczy Miejsca. Ten debiutancki i jedyny na winylu album jest dzisiaj już mocno pożądany przez kolekcjonerów. Jego cena systematycznie rośnie. Wydał go w 1990 roku Pronit, oznaczył go numerem PLP 0126. Moi drodzy, i ta pierwsza debiutancka płyta SDM-u jest moim zdaniem najlepszą ich płytą. Dlaczego? Dlatego, że na tej płycie mamy dwa wielkie przeboje zespołu Stare Dobre Małżeństwo, otwierający płytę Jak i największy przebój moim zdaniem, Z nim będziesz szczęśliwsza. Chociaż również wyróżnia się tutaj utwór Niebrukliński Most, czy Pieśń na wyjście, który zamyka tę płytę. Muzykę napisał lider zespołu SDM Krzysztof Myszkowski do słów Edwarda Stachury. To już naprawdę rzadki temat na rynku wtórnym. Warto się za nim rozejrzeć, aczkolwiek ceny niektórych egzemplarzy mogą przyprawić o zawrót głowy. Byłem świadkiem, jak kiedyś ta płyta była wystawiona na słynnym portalu aukcyjnym za bagatela 1800 zł i została bez problemu sprzedana. Klasyczny Pronit, lata 90. Wszystkie labele z lat 90. były już praktycznie białe lub takie jasno-kremowe. Natomiast, tak jak mówię, to jest naprawdę bardzo dobry i rzadki już dzisiaj na winylu album.